emotion is subdued. Feel the now, you so beguiled. Even though you act so foul, and two sets don't go style. These are my boots, my skeleton crew, a little strange, but so are you. Don't you wanna be your monster too? Kevin Noir to prawdziwa ikona popu, która pojawiła się znikąd i została największą, młodzieżową, upiorną gwiazdą muzyki. Ona ma wszystko. Talent, sławę, bardzo, bardzo drugą limuzynę. Ale czy pod wizerunkiem szczęśliwej gwiazdy ta ulubienica potworów nie ukrywa jakiegoś sekretu? Przekonajmy się! Upiory muzyki Kathy Noir. Talent Kathy został odkryty na szkolnym konkursie. Yeah! Lecz niestety zajęła drugie miejsce. Kathy zrozumiała, że chce być najlepsza. Ćwiczyła 13 godzin dziennie. Występowała wszędzie, gdzie się dało. Ale dopiero jej 13 wideo osiągnęło liczbę 13 milionów wejść i zapewniło jej wielki sukces. 13 stała się szczęśliwą liczbą Kathy. Cieszę się, że mogę robić to, co kocham, ale nigdy nie zapominam, że jestem zwyczajnym potworem. Kathy była u szczytu kariery. Czyżby jednak zabrakło jej szczęścia? 12 października, 12 dni przed występem, odwołała swój 12 koncert. Kathy Noir! Dlaczego odwołałaś koncert? Zaraz wyjaśnię. O! Wybiła 12! Czy jest aż tak przesądna? Czy to już koniec kariery Kathy Noir? Co? Nie ma opcji. My wciąż jesteśmy fankami Kathy. Totalnie. A co myślicie o odwołaniu jej koncertu? To jest nieporozumienie. Jej szósty zmysł podpowiedział jej, że może się zdarzyć coś złego i miała rację. Okazuje się, że w dniu koncertu nastąpiło trzęsienie ziemi. Potem idą na piorun i spadł meteor. Kathy uratowała wszystkich! Kocham cię, Kathy! To bohaterka! Dzięki swojej intuicji uratowała wielu fanów. Właśnie. Następnym razem sprawdź swoje informacje. Niezwykle skromna i przesądna, upiorna artystka, obdarzona talentem i oddana swoim fanom. Jedno jest pewne, ta gwiazda będzie świecić coraz jaśniej. W kolejnym odcinku, czy Kathy Noir wycofa się z branży w wieku 16 lat? Zostańcie z nami!